W Domu Ludowym, bukowiańskim centrum kultury Dom Ludowy, w Bukowinie Tatrzańskiej, każdego dnia tańczyli w sali widowiskowej zbójnik i orlica. Ale mało kto ich widział, nawet gdy uczestnicy spotkań mieli próby na scenie. A kto to wie, może ich widzieli, ale nie mówili mi o tym? Tańcowali tak od 1928 roku, kiedy to zbudowano dom ludowy. Tego dnia też się to działo, gdy odwiedziłem to miejsce, powiedział Mistrz Słoneczko. Szkoda, że nas tam nie było. Dobrze by było to zobaczyć na swoje oczy. O, przepraszam, zapomniałem, że Mistrz Słoneczko widzi o wiele więcej niż ja, powiedział stworek o imieniu komputer. Byliście wtedy w innym miejscu. Posłuchajcie, opowiem wam całą historię, powiedział mistrz Słoneczko do drużyny. Prosimy, prosimy, powiedziała chórem drużyna mistrza Słoneczko. Od dawien dawna to miejsce, na którym stoi teraz dom ludowy, wibrowało i wibruje Miłością do ludzi. Ziemia zastanawiała się, co tu może powstać, by uwiecznić miłość do ludzi. Odbyła się nawet narada wszystkich cząstek ziemi, i to, co postanowiono, stało się rzeczywistością. A mianowicie zdecydowano, że powstanie dom ludowy. Powiedziano tą decyzję ówczesnej właścicielce tego miejsca, powiedział mistrz Słoneczko. Pewnie przybywają tu wszyscy, którzy mają miłość do ludzi i uczestniczą w różnych spotkaniach, zajęciach, festiwalach czy konkursach, lub mają za zadanie się tego nauczyć to znaczy miłości do ludzi przerwała opowiadanie mistrzowi Żyrafa o imieniu Poznanie. Tak, tak, posłuchajcie dalej. Od jakiegoś czasu cały ten dom ludowy bardzo chciał mieć dzieci. Wprawdzie dobudowywano różne części domu i w sumie mógł te części uznać za dzieci, ale on bardzo pragnął mieć ludzkie dziecko. A ponieważ dom ludowy dobrze służył wszystkim, którzy do niego przybywali, to Ziemia postanowiła dać mu ludzkie dziecko. Jakiś czas potem w jednej z pobliskich rodzin urodziło się niemowlę, chłopiec, który potrafił od urodzenia dawać każdemu miłość do ludzi i robił to na różne sposoby. W jakiś czas potem, jak dorósł, stał się dyrektorem, prezesem Domu Ludowego. To pan Bartłomiej Koszarek, powiedział Mistrz Słoneczko. Co ty opowiadasz? Dom dostał ludzkie dziecko? Drapał się po głowie stworek o imieniu komputer. W bajce wszystko jest możliwe. Nawet dom może mieć swoje marzenie i spełnienie, gdy dobrze służy tym, kim jest. Pamiętaj, gdy budujesz dom i wybudujesz go sercem i służysz nim ludziom, to ten dom może mieć nawet swoje marzenie, a nawet spełnienie. Powiedział mistrz słoneczko, uśmiechając się. Tak, tak, już wierzę, czuję, wiem, a dlaczego tam ustawicznie tańczy ten zbójnik i orlica? zapytał stworek. Osoba, która darowała tą ziemię pod budowę domu ludowego, bardzo kochała to miejsce, Ziemię, i mówiła o niej, że to jest zbójnik, a ona jest orlicą. I stanowią razem wspaniałą parę. To była taka wielka miłość do tego miejsca, że do dzisiaj tam oboje tańczą, powiedział Mistrz Słoneczko. Miłość orlicy do ziemi, takiej sprawiedliwej ziemi, tak jak to ze zbójnikami bywało. Wibracja ziemi jako miłość do ludzi, dom ludowy, gdy też wibruje miłością do ludzi. I pan Bartłomiej jako ukoronowanie tej całej historii, który dba o rozwijanie talentów, a tym samym o zdrowie, o zdrowe życie tych wszystkich ludzi, to też miłość do ludzi. To jest prawdziwie zaczarowane miejsce, piękna historia. Zdecydowanie warto ten dom ludowy odwiedzać, powiedział stworek. Dom ludowy i wszyscy w nim serdecznie was zapraszają, powiedział Mistrz Słoneczko. Ciekawy jest ten świat i tyle w nim tajemnic. Ta podróż szlakiem zdrowia i talentu coraz bardziej mi się podoba, powiedział Stworek o imieniu komputer.